Przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszone w Poznaniu w grudniu 1918 roku to jedno z najważniejszych przemówień w historii Polski. Dało impuls do wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Wielkopolanie byli na nie przygotowani poprzez ponad stuletnią pracę organiczną, pielęgnowanie tradycji i języka. W odpowiednim momencie chwycili za broń i ukształtowali granice II Rzeczpospolitej. Przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego zarejestrowaliśmy podczas uroczystości we Włoszakowicach. Wielce szanowni przedstawiciele wielkopolskiej ziemi, szanowne rodaczki, szanowni rodacy, co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Za to, coście mnie tu zgotowali, słowo na ustach zamiera. Żyjemy w czasach, gdy każdy winien panować nad uczuciami. I ja opanować muszę wzruszenie. A że mówić winienem, więc mówię. Za to przyjęcie wam tu i tym tłumom tam na ulicy serdecznie dziękuję. To, coście mnie zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której służy Polski Komitet Narodowy. Jako delegat Komitetu Narodowego szczęśliwy jestem, żem znalazł dla niego uznanie. Jako członek Komitetu Narodowego szczęśliwy jestem, że mogłem dożyć tej chwili, że mogę być symbolem. A dla człowieka to zaszczyt wielki. Tym większy, że spotkał mnie tu, na tej odwiecznej, wiekopomnej, wielkopolskiej ziemi, od was, coście w spełnianiu obowiązków narodowych, w zwalczaniu ucisku przemożnego, coście w pracy organicznej i gospodarczej całej Polsce byli przykładem. I zaszczyt ten nie spotkał mnie od grupy, od jednej warstwy, ale od całego wielkopolskiego ludu. Jako delegat dumny jestem, że jako członek Komitetu Narodowego nie należałem do żadnego stronnictwa. Tym śmielej i szczerzej dziś powiedzieć mogę, że nie pora na stanowe i dziedziczne przywileje. Wszyscyśmy dzieci jednej matki i o ile każdy z nas swój święty wobec niej spełni obowiązek, mamy równe prawa do jej sprawiedliwej opieki. Po długich latach niewoli ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych zasadach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Żadne najmądrzej zorganizowane stronnictwo ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i zgody. Do tego potrzeba miłości i serca. Odbuduje Polskę chłop polski i robotnik polski z niego powstały. Nie masz rządu cudotwórczego, który by za pomocą orędzi i odezw potrafił przywrócić narodowi siły. Na to potrzeba pracy, cierpliwości i czasu. Żaden rząd nie może skutecznie sprawować władzy. Dowieść troskliwej o dobro wszystkich gorliwości bez współudziału całego społeczeństwa. Stróże porządku i prawa publicznego, ku tym niecierpliwym, którzy za pomocą gwałtownych czynów pragnęliby urzeczywistnienia swoich ideałów, zwracam się z wezwaniem, by pamiętali, że cały cywilizowany świat dziś na nas patrzy. Każdemu prawemu obywatelowi winno zależeć na tym,
by w nas widziano ludzi godnych tej wolności, która nad Polską zajaśniała ziemią. Tej nadziei dziękuję wam wobec Boga i Ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim i drogim. Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza wolna, zjednoczona z naszym polskim wybrzeżem, żyć będzie po wsze czasy. Dziękuję państwu.